Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak rysować kredkami Colorino Artist. Do dyspozycji 36, 24 i 12 sztuk. Aby prawidłowo rysować kredkami, należy nakładać je warstwami. Czyli jedną warstwę na drugą. Kredki pod tym względem bardzo dobrze się ze sobą mieszają i dają ładne nowe odcienie. Zaczynamy nakładać warstwy od najjaśniejszych tonacji, typu biele, kremy czy delikatne róże i błękity, a następnie wzmacniamy warstwy ciemniejszymi kolorami o podobnej tonacji barwnej. Jeżeli więc kolorujemy w chłodnej tonacji barwnej, staramy się tą tonację wzmacniać chłodnymi kolorami. Chcąc uzyskać brudne tonacje, warto zmieszać chłodne kolory z ciepłymi. Kredki posiadają optymalnie miękki grafit, więc łatwo jest uzyskać pożądane efekty. Biała kredka, którą znajdziemy teraz również w opakowaniu 24 sztuk, daje wyraźny odcień bieli, jeżeli nałożymy ją bezpośrednio na kartkę. Aby uzyskać pożądany efekt bieli, warto rysować na kolorowym papierze o ciemniejszych tonacjach. Biała kredka sprawdzi się również idealnie jako blender. Zmiękczy nałożone warstwy, jednocześnie je nieco rozjaśni. Aby uzyskać ciemne tonacje, lepiej nakładać kolory bezpośrednio na papier lub na niewielką ilość warstw. Wtedy czerń lub brązy będą posiadały intensywne kolory. Aby zmienić tonację barwną ciemnych kolorów na ciepłą lub chłodną, wystarczy dodać odrobinę kolorów o takiej właśnie tonacji, chłodnej lub ciepłej. Aby z kolei osiągnąć delikatne lub intensywne odcienie danego koloru, należy różnicować docisk dłoni do papieru. Im mocniej dociskamy, tym mocniejszy otrzymujemy kolor. Najlepiej zacząć od delikatnego docisku, a następnie stopniowo go wzmacniać. Również dotyczy to nakładania kolorów. Zaczynamy od jasnych, a kończymy na ciemnych. Głównie dlatego, że jasny jest łatwo skorygować, ciemne natomiast przysparzają wielu problemów. Naturalnie są takie partie, które nie wymagają ciemnych kolorów i które warto zostawić w fazie pośredniej. Dzięki temu łatwiej rozjaśnimy poszczególne fragmenty bielą lub wzmocnimy efekt światła.
czerń jest bardzo intensywna i daje najlepsze efekty, kiedy nakładamy ją bezpośrednio na papier. Aby nie rozmazać sobie efektów wcześniejszej pracy, warto podłożyć pod rękę kawałek kartki. Kredki Colorino bardzo dobrze radzą sobie z warstwami, ale najlepiej ograniczyć się w działaniu do 5 warstw. I tak na przykład w przypadku włosów zastosowałam kolor żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy i czarny. W jasnych partiach przewidziałam tylko 2 warstwy, po to, aby biel jako warstwa trzecia i ostateczna wyraźnie rozjaśniła połyskujące pasma włosów. Jak widać, czasem wystarczą tylko 3 warstwy. Ilość użytych warstw jest sprawą indywidualną i zależy od kolorystyki tego, co rysujemy oraz od osoby kolorującej. Niemniej jednak miękkość kredek Colorino oraz ich ładna i intensywna kolorystyka znacznie pomagają w osiągnięciu rewelacyjnych efektów.